też tutaj są, no taki rajd jest specyficzny, trochę to, ta rywalizacja jest w tle. No, przyjechaliśmy tu uczcić hołd dwóch wielkich kierowców, Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Zawsze Janusz był jakby, ze względu na mój wiek, moim idolem. Mnie już oczywiście interesowałem się tymi rajdami, znałem Mariana Bublewicza. Jesteśmy już po Zapoznaniu, trasa wygląda fantastycznie, jest piekielnie szybka. Całe zawody się rozegrają na hamowaniach z wielkich prędkości, z ponad 200 na godzinę do tak naprawdę pierwszego biegu, więc trasa jest bardzo szybka, bardzo wymagająca od samochodu, bo zarówno wielkiej mocy, jak i świetnych hamulców. Jedzie nam się fenomenalnie, bardzo fajna konfiguracja tras, mamy wielki uśmiech na twarzy, najważniejsze, że oddajemy tutaj hołd wspaniałym kierowcom, tego się trzymamy i staramy się jechać jak najszybciej. No, walka była praktycznie na sekundy czy na dziesiąte sekundy. Zwłaszcza, że tutaj odcinki nie są zbyt długie. To są takie, mamy dwa kryteria uliczne. No, jeden dłuższy odcinek 7-kilometrowy, no tam można było dużo zyskać, dużo stracić. Ale walka była zaciekła. No to jestem też zaskoczony tak dobrym wynikiem. No tak naprawdę wczoraj wszystkie OS wygraliśmy, a dzisiaj tylko kontrolowaliśmy sytuację. Natomiast coś mogę powiedzieć o samym rajdzie. Wspaniała inicjatywa. Mam nadzieję, że co roku będzie tak, że będzie kultywowany ten hołd oddawany tym dwóm wielkim kierowcom, Januszowi i Marianowi. Chciałbym właśnie bardzo serdecznie podziękować organizacjom, które są jak gdyby współorganizatorami tej imprezy, czyli Starostwo Powiatu Wielickiego, Miasto Wieliczka, sponsor generalny tegorocznego memoriału Platinum Motor Oil, jak również hali sportowo-widowiskowej Solne Miasto Wielice, która nas gościła przez te 3 dni. Bardzo serdecznie im wszystkim dziękuję.